Cześć wszystkim, witam Was na kanale Detektyw Radzi. W dzisiejszym vlogu chciałbym poruszyć temat związany z podsłuchem. Czy ta tematyka jest legalna, czy nielegalna? Co zrobić, aby była ona w miarę legalna i można było ten materiał, który zbieracie, wykorzystać potem w sądzie jako materiał dowodowy. Dlatego zapraszam. Podsłuch, podsłuchy czy inwigilacja. Temat bardzo szeroki, temat bardzo niesprecyzowany, jeżeli chodzi o sprzęt, bo jest go tyle, że czego dusza zapragnie. I w zasadzie można umieścić go też w co dusza zapragnie, szczerze mówiąc, bo jest i sprzęt, który jest gotowy do użycia, bądź sprzęt, który oczywiście też jest gotowy do użycia, tyle tylko, że można go maskować w co tylko właśnie dusza zapragnie. Możecie zrobić to na zamówienie, możecie zakupić sprzęt jeszcze nie zamaskowany i po prostu wymyślić sobie, w co chcecie go zamaskować. Możecie, macie coś w mieszkaniu, czy w domu, u siebie na lokalu, nawet firmowym, jeśli macie jakieś podejrzenia co do wycieku danych, tak, i chcecie po prostu sprawdzić pewnego pracownika, który jest waszym zdaniem tym kretem, bądź że w mieszkaniu czy domu, tak, jak macie różnego rodzaju podejrzenia do swoich spraw, które oczywiście macie czy tam w sądzie, czy będą dopiero w sądzie. Dam wam kilka przykładów w opisie, linki będą w opisie tych przykładów sprzętu, które na przykład są takie polecane, godne polecenia, tak, i też cenowo, żeby one były troszeczkę zróżnicowane. Będą sprzęty tańsze, będą sprzęty takie z górnej półki. Ale co do samego podsłuchu i stosowania jego, musicie mieć po pierwsze naprawdę mocny aspekt prawny, żeby nie podsłuchiwać sobie od tak, bo chcemy. Tylko jednak radziłbym wam, jak chcecie na własną rękę oczywiście to wykonywać, to naprawdę, żeby cel zbioru tego materiału i wykonania w ogóle tej czynności miał podłoże prawne, a nie tylko to, że zbieracie sobie, bo po prostu wam się tak to podoba, chcecie po prostu posłuchać, bo lubicie plotki, ploteczki i tak dalej. Tego nie polecam. I to jest jedna rzecz. To jest jedna rzecz taka, która po prostu możecie wykonać ją sami, na własną rękę. Nikt was do tego oczywiście nie zmusza, bo możecie, i to jest drugi sposób, wynająć biuro detektywistyczne. Jest szeroka gama biur, jest szeroka gama usług w tych biurach, a w tym również znajdują się usługi zarówno tego typu działań, jak i samego wykrycia tych podsłuchów, tak? Bo to powiedzmy działamy w dwóch kierunkach. Albo chcecie wykryć, czy macie u siebie podsłuch, jesteście podsłuchiwani, czy po prostu chcecie zamontować taki podsłuch dla swojego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa dzieci, czy bezpieczeństwa firmy na przykład, tak? Wszystkie inne tematy są tematami pobocznymi, które oczywiście też można to wykorzystać, ale są to tematy już na inną rozmowę, całkowicie na innym podłożu. Mówimy tutaj raczej o zabezpieczeniu siebie, jeżeli wam ktoś grozi, bądź dla zabezpieczenia dzieci, bo na przykład macie opiekunkę, opiekuna, do którego nie jesteście do końca jakby pewni. Nikt wam tego nie broni, żeby zabezpieczyć swoje dzieci w momencie, gdy jesteście w pracy, żebyście mogli podpatrzeć, zobaczyć, jak ten dzień z tym opiekunką, tym opiekunem minął, czy wszystko jest ok i tak dalej. Bo różnie z tym bywa. Czy też, jeżeli chodzi o sprawy firmowe, tak, aby mieć takie zabezpieczenie. To jest tylko coś, co może być dla was, ale w danym momencie możecie to wykorzystać. Jeżeli się okaże, że jakiś pracownik, którego nie podejrzewaliście albo podejrzewaliście, okazuje się, że nie jest sumienny, nie jest fair, działa na szkodę firmy czy spółki, zależy, w jakim statusie jest oczywiście firma, to wtedy taki materiał możecie wykorzystać, tak? Tym bardziej, że jak ten materiał ma wam pomóc potem w sprawie sądowych, w sprawach sądowych, i to oczywiście jak najbardziej tak. Skoro mamy omówione możliwości, czyli działacie we własnym zakresie, zakupujecie sprzęt, oczywiście ja wam polecam tylko kilka rodzajów, jeżeli chodzi o podsłuchy. Podsłuchy też podejrzewam tam umieszczę takie, które mają też wizję, tak? Bo możecie mieć wizję z dźwiękiem albo samą tylko
sam tylko dźwięk. Samą wizję też oczywiście, no ale ja raczej zawsze tak stosuję, żeby mieć wizję i ten dźwięk, tak? W najgorszym wypadku, żeby mieć dźwięk, bo więcej rzeczy może wyjść, tak? No, nagrać się wizję, gdzie ktoś będzie stał, nie będzie wykonał jakichś ciekawych ruchów, albo będzie nagle rozmawiał przez telefon, a wy macie tylko wizję i nie macie dźwięku, to nie wiecie, o czym rozmawiam w tym momencie. Także raczej bym tutaj szedł w kierunku wizja z dźwiękiem, albo sam dźwięk, a wtedy jak macie dźwięk i coś ciekawego jest i jakieś są ruchy, gdzie nie widzicie, co się dzieje, no to wtedy możecie zamienić ten sprzęt albo dołożyć coś jeszcze, bo nic was tutaj nie blokuje, tak? Także takie jest moje zdanie i myślę, że tutaj byłoby to dla was jakoś pomocne. Czy jest to legalne, czy nie? I tak i nie, no bo pytanie właśnie, do jakiego celu chcecie wykonywać te działania. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawdzenie tego, czy macie jakiś sprzęt inwigilacyjny u siebie, bo ktoś wam go podłożył, no to mówmy się, że wy w tym momencie, nie wiem, w firmie na przykład sprawdzacie, czy macie jakieś podsłuchy, kamery tak poukrywane, bo ktoś chce zobaczyć, jakie są sytuacje u was w firmie, chce jakieś dane wyciągnąć, nie wiem, to co mówią pracownicy, czy nawet jakieś spotkania służbowe, które się odbywają i jakie są rozmowy z kontrahentami na przykład, to w tym momencie jak najbardziej to nie jest działanie wasze takie działanie, że chcecie wynająć firmę, na przykład biuro detektywistyczne do wykrycia tegoże sprzętu, nie w żaden sposób nie działa na szkodę firmy, działacie na korzyść firmy, bo chcecie dla samych siebie mieć tą blokadę ewentualną, jak wykryje się taki sprzęt, żeby te dane nie wyciekały, tak? Upewnić się, że wszystko jest w porządku w waszej firmie. Więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby to było nielegalne czy nie fair, bo działacie w pełni na pozytywy waszej firmy. Czy kiedy to jest nielegalne? Nielegalne jest na pewno, jeżeli podsłuchujecie, czy macie podsłuch z wizją i obserwujecie osoby i podsłuchujecie te osoby dla własnej frajdy, tak? I na przykład nie będzie jakaś wpadka tego sprzętu, że ten ktoś wykryje ten sprzęt sobie sam, bo troszeczkę źle go ukryjecie czy coś. To wtedy ta osoba was może pozwać o to, że nie była informowana o tym, że jest podsłuchiwana czy nagrywana, ale też nie ma podstaw prawnych, bo ta osoba może być jednak ok, ale wy, nie wiem, podsłuchujecie, na przykład no, były takie sytuacje w telewizji, o tym mówili, że no, jakiś tam gentleman oglądał swoje pracownice, bo zamontował kamery w ubikacjach. No, chory pomysł oczywiście i prawnie go to bardzo zabolało, no bo dostał wysoką karę. Tego typu rzeczy, o takich rzeczach nie mówimy i mam nadzieję, że wy też nie macie tego typu pomysłów. Tutaj chodzi o to, żeby zabezpieczyć czy to siebie przed jakimiś osobami, które wam grożą, czy dzieci, żeby zabezpieczyć tak samo i firmę. Mówię, tematy, które na pewno was interesują a propos zdrad, tak, żeby zobaczyć, czy wasz mąż, czy żona nie wykonują jakichś dziwnych ruchów podczas waszej nieobecności, z kim rozmawiają, to są tematy oczywiście, które też się w to włączą, ale ja tutaj raczej chcę porozmawiać o tym, że w formie zabezpieczenia bądź wykrycia, czy ktoś was nie inwigiluje. A wszystkie inne podpunkty albo mówimy sobie w innym odcinku do tego przystosowanym z ukazaniem odpowiedniego sprzętu, który miałby wam pomóc, bądź jakie ewentualnie biuro wykorzystują detektywistyczne, jak ta cała sytuacja do takich zdrad wygląda, bo to jest naprawdę moim zdaniem osobny wątek. Tutaj chcę się zająć zabezpieczeniem bądź wykryciem tego, czy jesteście inwigilowani. Usługi na pewno, moim zdaniem, patrząc na koszta sprzętu, który naprawdę ma zadziałać i który ma zadziałać na odpowiednich i tych falach i tak dalej do tego też, że technologia idzie do przodu, to nie łudźcie się, że kupując sprzęt za 150 zł z Allegro, wy wykryjecie wszystkie pluskwy i podsłuchy kamery i tak dalej, jakie są na rynku. Nie, bo wykryjecie coś, jakąś tandetę wręcz, którą może ktoś jeszcze stosuje. Raczej nie, bo nawet sprzęt, który jest bardzo fajnej jakości, taki podsłuch czy kamera do ukrycia, one takiej dobrej jakości sprzęty też nie są jakieś super mega drogie i ludzi stać na to, bo nikt nie kupi podsłuchu za 20 zł czy 50, bo on jakościowo też nie będzie już tak super, no, zbierał tego materiału. Więc inwestycja w sprzęt, który na przykład wam zaproponuję, pokażę, tak, co bym tu mógł polecić,
na czym ja na przykład bazowałem, czy bazuję, albo też co bym tam inwestował, czy zainwestowałem, to już mniejsza z tym, to co ja Wam mogę polecić, to te sprzęty na pewno są i tak z wyższej półki, ale wiem, że te urządzenia na przykład naprawdę są w stanie zadziałać w sposób bardzo, bardzo profesjonalny, a o to w tym chodzi. Tym bardziej jak tu chodzi o bezpieczeństwo, Wasze dzieci czy firmy. No to jednak tutaj moim zdaniem nie ma co oszczędzać. Na pewno tańszym rozwiązaniem będzie wynajęcie biura detektywistycznego. Biur jest mnóstwo na rynku i naprawdę jest w czym wybierać. Zakres cenowy jest różny. Nie łudźcie się tym, że cennik jest identyczny. Nie ma stałego cennika detektywistycznego. Każdy wybiera ceny pod siebie, pod swoje możliwości, powiedzmy. Ale naprawdę jest mnóstwo biur, które są godne polecenia. Więc jest w czym wybierać. Wasza decyzja, czy chcecie zadziałać we własnym zakresie tylko i wyłącznie, czy jednak przy użyciu biura detektywistycznego. Oczywiście dziękuję za dotychczasowe subskrypcje i wszystkie nowe, które doszły. Widzę, że jednak powiększa się ta gama chętnych do zdobycia lokalizatora na T1Go. Aby wziąć udział w tym i innych konkursach, wystarczy zasubskrybować kanał i tylko to wystarczy wykonać, aby brać udział w konkursach przyszłych, które też będą oczywiście, mam nadzieję, że w szybkim czasie. Dzwoneczek oczywiście, aby być na bieżąco, łapa w górę, jak się odcinki Wam podobają i będę wiedział, że kanał ma sens i żeby się dalej rozwijał. Za wszystkie wskaźniki wyświetleń dziękuję Wam bardzo, bo widzę, że jednak oglądacie te odcinki i te zaczęły się pojawiać komentarze, zapytania, super. Oczywiście jak macie jakieś pytania, śmiało w komentarzach możecie je zadawać. Ewentualnie macie do mnie numer telefonu czy adres mailowy, jeżeli chcecie bardziej prywatnie zadać pytanie bądź skontaktować się w innym celu, do czego oczywiście gorąco zachęcam. A my widzimy się za tydzień. Cześć!